kiedy mniej więcej pół roku temu ogłoszono, że 14 lutego 2024 roku ma się pojawić zremasterowana wersja pierwszej trylogii Tomb Raidera, no to byłem tak średnio zainteresowany, ponieważ też nie byłem nigdy jakimś tam wielkim fanem Tomb Raidera. Nie fapowałem do trójkątnych cycków Lary. Co? Kto to napisał? I w sumie moja kariera z tymi grami skończyła się tam jakoś na początku XXI wieku, na części czwartej. Data premiery też nie jest przypadkowa, jakby ktoś nie wiedział. 14 lutego to są właśnie urodziny tytułowej bohaterki tych gier, czyli Lary Croft. Tam według tego pierwszego uniwersum miała się urodzić 14 lutego 1968 roku. W następne części Tomb Raidera nie grałem. Po tym jak pod koniec chyba części czwartej tam uśmiercili Lara Croft. A piąta część to miała być takie właśnie wspominki z jakimiś tam chyba niewykorzystanymi levelami czy coś, nie? No już wtedy wiedziałem, że Eidos zrobił skok na kasę. A potem niedługo później też wyszła szósta część Tomb Raidera. No to już sobie odpuściłem, nie? Wiedziałem, że Eidos zrobił skok na kasę, no i po prostu olałem tę serię. Aż do roku 2013, kiedy wyszedł ten reboot serii, ten Tomb Raider z 2013. Czy też właśnie Rise of the Tomb Raider z 2016 oraz Shadow of the Tomb Raider z 2018. Tego Tomb Raidera z 2013 trochę pograłem, ale go nie skończyłem. Tam na kupce wstydu czekałem jeszcze właśnie Rise of the Tomb Raider oraz Shadow. Tylko właśnie też nie mam czasu, kiedy w to zagrać, nie? No ogólnie ta seria ani mnie ziębi, ani grzeje. Chociaż mam tam mały sentyment do tej pierwszej trylogii Tomb Raiderów, a zwłaszcza do części drugiej i tego etapu w Wenecji. No jak zapowiedziano, ta zremasterowana trylogia Tomb Raiderów miała swoją premierę 14 lutego 2014 roku i nie było żadnej obsuwy. Gra ta wyszła praktycznie na wszystkie topowe platformy, czyli na peceta, na Switcha, czy też na konsole poprzedniej oraz obecnej generacji. Gra ta oferuje zarówno wersje podstawowe Tomb Raiderów, jak i te dodatki fabularne. Cena tego pakietu też nie jest jakaś aż zbyt wysoka i nie jest rzędu gier AAA typu Starfield czy Diablo 4, a waha się w okolicach 130 zł. A jeszcze przed premierą była mała zniżka i można było kupić tę serię tam chyba za 120 zł, jakbyś sobie chciał w preorderze kupić. Więc też wychodzi tak około tam 40 parę złotych za jedną grę. Chociaż mam zakupioną oryginalną trylogię Tomb Raiderów na GOG-u, to jednak widząc gameplaye oraz recenzje innych, postanowiłem sobie też kupić tę trylogię na GOG-u, ponieważ wersji pudełkowych jak na razie nie ma. No ja właśnie do tej pseudorecenzji ogrywałem sobie wersję na PC kupioną na GOG-u. No wersji Tomb Raider chyba raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Pierwsza część tej gry została wydana w roku 1996 i chyba tam rok rocznie były wydawane następne części. Tomb Raider 2 wyszedł chyba w 1997, a Tomb Raider 3 chyba rok później, w 1998. Bohaterką tych gier jest 28-letnia pani archeolog, niejaka Lara Croft. Bo według tej pierwszej trylogii miała się urodzić 14 lutego 1968 roku, która przemierza tam różne grobowce zaginionych cywilizacji, by zdobyć starożytne artefakty. Pierwotnie była to kobieta Rambo, działająca jak najemnik dla zysku, ale z biegiem czasu wyrasta na bohaterkę ratującą świat. Jeżeli chodzi o fabułę tych Tomb Raiderów, to też nie jestem aż tak za bardzo obeznany. No, twórcą pierwszych części tych gier było studio Core Design z Anglii, które miało siedzibę w Derby, którzy byli twórcami m.in. takiego hiciora
z Commodore 64 oraz z Amigi, czyli gry Rick Dangerous, na której powstały dwie części. Najpierwotnie Tomb Raider miał być remake'iem właśnie tej gry, zrobionym w pełnym trójwymiarze, ale Core Design bało się, że mogą dostać pozew od Stevena Spielberga za podobieństwo do Indiana Jonesa, więc postanowili niebezpiecznego ryśka zastąpić postacią żeńską, no i tak się narodziła Lara Croft. Ale pewnie też ta historia będzie szerzej opisana w książce, jak powstawał Tomb Raider autorstwa Daryla Baxtera, no, która ma wyjść 8 marca 2024 roku za pośrednictwem wydawnictwa Open Beta należącego do pana Marcina Kosmana. Ja już sobie zamówiłem tę książeczkę w preorderze i czekam, aż przyjdzie. Fabuły tych gier też nie ma co przedstawiać. No, Tomb Raidery są grami typu Action Adventure w pełnym trójwymiarze. Są w połączeniu właśnie gry platformowej, gry logicznej oraz zręcznościowej. Gramy tutaj z kamerą TPP, czyli Third Person Perspective, czyli ustawioną za plecami głównej bohaterki. I ogólnie w grze chodzi o to, żeby w każdym etapie przejść z punktu A, czyli startu, do punktu B, czyli mety. Przez całe podziemia, uważając na śmiertelne pułapki, robiąc cyrkowe akrobacje, skacząc pomiędzy półkami, zbierając jakieś sekrety, artefakty, rozwiązując proste zagadki logiczne i walcząc z dzikimi zwierzętami, ewentualnie z ludźmi. Oczywiście na końcu każdego etapu gra podlicza nam statystyki, takie jak całkowity czas przejścia etapu, zebrane sekrety, zebrane znajdźki, no, pobity dystans, ilość wystrzelonej amunicji i tym podobne. I też nie wiem, czy jest jakiś sens, że tak powiem, recenzować stare gry, które mają tam ponad 25 lat. No, starsi gracze pewnie je znają na wylot. No, ekran tytułowy gry jest podzielony na trzy części. Strzałką w górę i w dół możemy sobie zmieniać ekrany tytułowe gier pomiędzy pierwszą, drugą i trzecią częścią. W samej grze, zarówno w menu głównym, jak i podczas gameplayu, przy pomocy przycisku F1, możemy sobie w czasie rzeczywistym zmieniać tryb graficzny i porównać sobie, jak zapamiętaliśmy tę trylogię, a jak wyglądała ona w rzeczywistości. I po prostu możemy sobie zmieniać pomiędzy starą a tą nową grafiką. I w grze, podobnie jak w oryginale, mamy menu zrobione w kształcie takiej karuzeli, takiego kółka, które się obraca przy pomocy klawiszy w bok, strzałki w prawo i w lewo. Możemy od razu zacząć nową grę, zarówno główną fabułę, ale także jakby ktoś chciał, to nawet od dodatku. A jakby ktoś chciał się podszkolić, to może sobie zacząć grać w samouczku, czyli w posiadłości Lary Croft. I tam zawsze też możemy coś zrobić naszemu lokajowi Winstonowi. No, kto grał, ten wie. Oczywiście, tak jak w oryginale, możemy zamknąć naszego lokaja Winstona w chłodni. Nie pamiętam, czy to było w oryginale, czy nie, ale tutaj Winston może na chwilkę zamarznąć, po czym za chwilę odtaja. Też nie pamiętam, czy to było w oryginale. No i też za to dostajemy osiągnięcie. No niestety, stare Tomb Raidery brzydko się zestarzały i nie wytrzymały próby czasu. A zwłaszcza część pierwsza, gdzie nawet w oryginalnym trybie graficznym Lara nie miała swojego charakterystycznego warkocza, ale na szczęście w odnowionej wersji grafiki warkocz już jest. A z tego co pamiętam, tam chyba było coś takiego, że pierwotnie był warkocz, ale twórcy gry
nie mogli sobie poradzić z jego fizyką, nie? Tam się chyba odbijał od ramion. No nie wiedzieli, jak to naprawić. I dopiero Warkor się pojawił w drugiej części. Też nie powiedziałbym, żeby ta nowa grafika była jakaś tam super mega giga, ale jakiś tam przyzwoity poziom trzyma. No, tekstury obiektów są bardziej wyraźne i są to modele 3D, a nie sprite 2D, jak to było właśnie na przykład w pierwszej części. Przykładowo możemy tutaj wymienić na przykład tą mumię w pierwszej planszy w Peru, czy też tam w czwartej, gdzie to był taki typowy sprite 2D, który się do nas odwracał, no do kamery, tak? A tutaj też mamy pełny model 3D. No, w grze występują także efekty cząsteczkowe, chociażby w postaci mgły, czy też w postaci promieni słonecznych, promieni światła, które gdzieś tam padają przez szczeliny w jaskiniach, czego oczywiście też nie było w oryginale. W niektórych lokacjach, chociażby już w wymienionym w Tomb Raiderze jedynce, w planszach w Peru, w niektórych lokacjach w jaskiniach był sufit, albo było czarne niebo, a w wersji odnowionej widzimy już normalnie niebo, czy też jaskinie, które nie są całkowicie osłonięte. Na przykład wystarczy zmienić tryb graficzny, chociażby w lokacji, gdzie walczyliśmy z tym tyranozaurem w tej zaginionej dolinie. Tam było niebo całe czarne, które tam przedstawiało niby noc. A w tej odnowionej wersji graficznej naprawdę to wygląda o wiele lepiej. No wystarczy też się wspiąć gdzieś wyżej, chociażby na tą wieżę chińskiego muru w pierwszej planszy Tomb Raidera 2. No jak ktoś tam wie, jak tam skoczyć, to wie. I wystarczy sobie spojrzeć na horyzont. No nie ma tutaj aż takiej wielkiej rewelacji, ale nie powiem, obszar rysowania linii horyzontu jest odległy względem oryginału. No jako tako to wygląda. Też myślałem, że to będzie jakiś taki leniwy remaster, ale no nie jest źle. Tak jak to mówił towarzysz Diatłow. Not great, not terrible. No nie ma rewelacji, ale źle też nie jest. No ponadto w tym nowoczesnym trybie graficznym zmieniono też filtry wnętrz grobowców. Jest to wiele ciemniej. I też wam powiem, żeby nie marnować flar, to czasami zmieniałem tryb graficzny na oryginalny, gdzie było o wiele jaśniej, było więcej widać. No taki mały cheating. Przykładem jest znowu pierwsza plansza w Peru, w części pierwszej, gdzie w oryginalnym trybie graficznym było jasno, było tam praktycznie wszystko widać. W tej nowej wersji grafiki naprawdę jest ciemno. Bywają miejsca zacienione, całkowicie ciemne. I też właśnie oświetlenie zależy od tego, czy padają tam promienie słoneczne, czy też właśnie jest odbite światło od księżyca. I też dodaje to trochę uroku oraz realizmu. No nie powiem, nie spodziewałem się leniwego remastera, ale na szczęście nie wyszło aż tak źle. Poprawie też uległy ekrany ładowania, które są znane z oryginałów i które na przykład też można sobie użyć jako tapety. Ale żeby też nie wystawiać grze laurki, trzeba powiedzieć, że remaster boryka się z grzechami oryginalnych wersji. No niestety cutscenki to jest tragedia. Podczas gry je skipowałem, jak to się robiło pod koniec lat 90., kiedy się grało w te pirackie wersje tych gier. A też wątpię, żeby ktoś w tamtych czasach miał oryginały, bo też nie należały do najtańszych, a zwłaszcza na wersji na PSX-a. I wtedy głównie się grało właśnie w wersje pirackie, które były obdarte z cutscenek i tam był głównie sam gameplay, nie?
No niestety w remasterze tam są chyba te oryginalne cutscenki, które pamiętają chyba jeszcze czasy oryginalnej trylogii, które też źle się zestarzały, no i wyglądają źle, a zwłaszcza z części pierwszej. Ale nie, to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że pomimo w miarę mocnego sprzętu, a mam RTX-a 3070 z 6 GB RAM-u i 32 GB pamięci RAM, niestety ilość klatek na sekundę podczas cutscenek czasami lubi sobie spaść do zawrotnej liczby około 10 FPS, a jak czasami działają w miarę płynnie, to zaś robi się desynchronizacja dźwięku z obrazem. A czasami też właśnie zdarzają się chrupnięcia podczas cutscenek. No i też cytując klasyka, czy ktoś to kurwa w ogóle tetował? No, żyjemy w czasach, że spokojnie można zrobić te same cutscenki od nowa, a jak komuś się nie chce, to może zrobić to za człowieka AI, czyli sztuczna inteligencja. I podejrzewam, że za jakiś czas na Nexusie pojawią się mody. I nie mówię o tych, co rozbierają Larę, bo to już były w latach 90. Ale poprawiające cutscenki do lepszych rozdzielczości i pewnie poprawiające klatkarz. No też nie wszystkie cutscenki są oryginalnymi filmikami z tej starej trylogii, ponieważ w grze też jest parę cutscenek zrobionych na silniku tej nowej gry z tą nową grafiką. Na przykład pod koniec pierwszej planszy w tym chińskim murze, gdzie tam Lara spotyka tego gościa przy tych drzwiach. Czy też pod koniec właśnie czwartej planszy grobowca Qualopeka, kiedy Lara spotyka tego Larsona, tylko tak kładzie z pół obrotu. No te scenki zrobiono już na tym engine z gry, tak, z tą nową grafiką. To czemu tam niektórych kascenek nie można było zrobić od nowa? No niestety remastery te cierpią na stare przypadłości, takie jak drewniane czołgowe sterowanie, które było już irytujące w latach 90. W grze jest zaimplementowane nowoczesne sterowanie, bardziej przystosowane do dzisiejszych standardów, ale w sumie ono jest tak samo drewniane jak to stare sprzed ćwierci dekady. Zaimplementowano m.in. obrót myszki wokół osi Lary. Też tam zmieniono kalibrację klawiszy na bardziej nowoczesne. Na przykład spacja to jest skok, shift to jest bieg. Ale tak szczerze mówiąc, wolę grać w tej oryginalnej konfiguracji klawiszy, bo tamtą pamiętam. Nie podejrzewam, że to nowe sterowanie też jest przystosowane do gry na padzie. Jak ktoś gra na przykład na PC-cie na padzie. I podejrzewam, że ten prawy grzybek będzie odpowiadał za właśnie obrót kamery w okulary. No niestety, przejście toru przeszkód w samouczku, czyli tam w ogrodzie posiadłości Lary, nadal sprawiało mi sporo problemów, nawet przy tym nowoczesnym sterowaniu. No niestety, nie poprawiono tutaj problemów także z położeniem kamery, która czasami lubi się blokować, a zwłaszcza w tych ciasnych korytarzach. No było to irytujące 25 lat temu i jest irytujące teraz. No irytujący też może być tak zwany alt delay, no czyli moment skoku Lary, bo też trzeba to wyczuć. No starzy gracze będą wiedzieli, o co chodzi. Jakby ktoś nie wiedział, w tych starych Tomb Raiderach przycisk Alt służył jako skok. I też żeby Lara musiała skoczyć do przodu, trzeba było trzymać bieg i przycisnąć Alt, ale niestety też nie od razu to wchodziło. A zwłaszcza w dwóch pierwszych częściach. I często bywało tak, że naciskałeś Alt i Lara się na przykład staczała z półki i się zabijała. Co też było irytujące. Tam było chyba zrobione tak, że w pierwszej części
Po prostu Lara też nie skakała od razu, tylko musiała tam zrobić pełen krok chyba. I najlepiej, żeby na przykład skoczyć z rozbiegu, to trzeba stanąć sobie. Ale najlepiej jest zrobić tak, żeby sobie z shiftem, który odpowiada za powolne chodzenie, stanąć sobie na krawędzi półki, strzałką do tyłu zrobić taki odskok do tyłu i się rozpędzić, tak? Od razu bierzecie strzałkę do góry, wciskacie alt i powinna Lara skoczyć, nie? Bo tam było zrobione tak, że Lara nie skakała od razu, jak wciskacie alt, tylko tam chyba musiała zrobić pełen krok i dopiero wtedy, nie? I to też było właśnie bolączką dwóch pierwszych części. Po prostu trzeba było to opanować, tak, na pixel perfect. Przez to też sobie odpuściłem tor przeszkód w samouczku, bo nie dawałem rady. No i powiem wam, tak szczerze mówiąc, że właśnie przez to też nie ukończyłem tej oryginalnej trylogii Tomb Raidera te 25 lat temu, bo już też nie miałem cierpliwości do tego sterowania. A tym bardziej, że tam późniejsze etapy też były już tak przegięte, że bez wbijania kodów to ani rusz. No wiele osób też narzekało, że gra nie ma trybu 60 FPS. Och, straszna tragedia. Jak tu grać w 30 FPS-ach i to bez 4K? Pod koniec lat 90. graliśmy w te gry na monitorach 4x3 i to z różnym klatkarzem. No, zależnie od sprzętu, jakoś się grało. Albo ja już jestem takim noobem i uważam, że gra w 30 FPS-ach już jest płynna. Mi to nie przeszkadza. Nie, ale tak na serio. Powiem wam, że jak nie nagrywałem rozgrywki, to gra działa płynnie. Nie wiem, czy to jest 60 FPS, ale na pewno więcej niż 30. Tak na moje oko, jeżeli nie był włączony program do nagrywania, to naprawdę grało się bardzo płynnie. I tak na moje oko, no to był taki klatkarz pomiędzy 30 a 60 FPS-ami. I dopiero właśnie jak zacząłem nagrywać rozgrywkę, to ta gra zwalniała, nie? Tam pewnie do około 30 FPS-ów. I różnica była widoczna. No też podejrzewam, że młodsi gracze mogą się od tych gier odbić ze względu na drewniane, że tak powiem, sterowanie. No, które już w tamtych czasach było irytujące. I oprócz tego młodsi gracze mogą też narzekać na archaizmy, takie jak brak autosave'ów, czy też brak odnawiającego się paska zdrowia, brak checkpointów, czy też brak minimapy. No niestety te gry były trudne, zwłaszcza w tych późniejszych etapach i nie prowadziły gracza za rączkę. Często się grało w te gry z solucją na kolanach. Tak było. A nie powiem, że gracze konsolowi, którzy na przykład grali w te gry na PSX-ach czy Sega Saturn, mieli jeszcze bardziej przerąbane od PC-ciarzy. O ile gracze PC-towi mogli sobie zapisać tę grę w dowolnym momencie gry, to posiadacze właśnie konsol musieli jeszcze znajdować takie specjalne zielone czy tam niebieskie kryształy. No takie coś a la jak mają te postacie z Simsów nad głowami, żeby sobie móc zapisać grę. A też sterowanie padem na PSX-ie też nie należało do najłatwiejszych. Też grałem właśnie w te oryginalne Tomb Raidery u kumpla, który miał PSX-a. No to pamiętam, nie? To była masakra. Jeżeli chodzi o dźwięki, muzykę, to jest chyba to samo co w oryginale. Nie wiem, czy tam te dźwięki były remasterowane. Nie wiem, czy tam właśnie Asper coś przy tym kombinowało i czy nie remasterowało. Tam jedynie zauważyłem zmiany w dźwięku podczas właśnie zmiany trybu graficznego w domu Lary. Tam trochę dźwięki się zmieniają. Na przykład tykanie zegara, kroki. Ale w samej rozgrywce tam chyba dźwięki się nie zmieniły. Zostały te same z oryginału. No w remasterze trylogii dodano parę nowych feature'ów, których nie było w oryginalnych grach.
No pierwszym z featureów jest na przykład system achievementów, czyli osiągnięć, pucharków, jak zwał, tak zwał, no których w samej grze jest tam prawie 260. I też nawet nie próbuję calakować tej gry, bo też nie lubię systemu osiągnięć, pucharków. I też jakoś mnie nie korci, żeby wbić tak zwaną platynkę, bo nie jestem pierdolnięty. To znaczy jestem, ale nie do przesady, nie? A znając moje możliwości manualne i też nie mam co liczyć na platynkę. Jak jakieś osiągnięcie wpadnie, to wpadnie, ale nic na siłę, nie? Bo też nie mam na to ani czasu, ani nerwów. Kolejną rzeczą, której nie było w oryginalnej trylogii, są dodane znaczki graficzne przy przedmiotach fabularnych, znajdźkach, czy też przedmiotach, z którymi możemy wejść w interakcję. Zaraz po premierze gry tymi znacznikami były wykrzykniki, a po update'cie tam dodano, zmieniono je na takie rączki. I znaczniki te były wyświetlane zarówno w starym, jak i nowym trybie graficznym. No szkoda, że jeszcze nie dali minimapki w tle, czy też podglądu mapy i znaczników na mapie, aby młodsi gracze się nie męczyli. Podejrzewam to, że dlatego dali te wykrzykniki, ponieważ niektóre znajdźki w tej zremasterowanej grafice, na przykład klucze, nie są aż tak wielkie jak w oryginale i są mniej widoczne, nie? Też łatwiej je przeoczyć. No i kolejną rzeczą, której nie było w oryginale, to dodanie pasków zdrowia dla bossów. Dzięki temu wiadomo, ile jeszcze zdrowia zostało bossowi. No kolejnym featurem w tej grze, który dodano w remasterze, jest tryb fotograficzny, który w wersji na PC można uruchomić przy pomocy przycisku F3. Nie wiem jak jest w przypadku konsol. Jest to taki typowy tryb fotograficzny, gdzie możemy obracać kamerę dookoła Lary, przybliżać, oddalać, ukrywać menu i robić screenshota, nie? I też możemy tam zmieniać mimikę twarzy, czy też pozę Lary. Na przykład jak to było w Horizon Zero Dawn, nie? No, kolejnym featurem, o którym już mówiłem, to jest możliwość zmiany sterowania z klasycznego na bardziej nowoczesne. Gdzie możemy na przykład obracać kamerą dookoła Lary przy pomocy myszki. I podejrzewam, że na padzie, tam przy pomocy tego prawego grzybka. Jak już mówiłem, wolę to stare, klasyczne sterowanie. Co tam jeszcze nowego dodali? Już nie pamiętam. Aha, jeszcze jedna rzecz, najważniejsza. W grze dodali polską wersję językową, której nie było w oryginale. A także dodano właśnie polskie napisy kinowe. Niektóre także zostały przetłumaczone na język polski. No bo rozgadałem się, ale przydałoby się teraz trochę podsumować, nie? No tak podsumowując, no dla kogo w ogóle są przeznaczone te remastery? Dla młodszych graczy, dla których reboot serii z 2013 roku już jest retro? No nie wydaje mi się. Czy bardziej dla takich około 40-letnich starych pryków jak ja? No to już bliżej. I tak mi się wydaje, że remastery właśnie tej pierwszej trylogii Tomb Raiderów są przeznaczone raczej dla fanów, a raczej fanatyków tych gier, którzy się zagrywali w nie tam pod koniec lat 90. i na początku lat 2000. No chociażby na konsolach PSX, na Sega Saturn, czy też na komputerach PC. I też myślę tak, że raczej młodsi gracze się od tego odbiją i mogą na to patrzeć jako na ciekawostkę, w co grali ich starzy te 25 lat temu.
Oczywiście nie generalizuję. Być może są jacyś młodsi gracze, którzy lubią te gry i w to grają. Żeby potem nie było, nie? Jak ocenić te remastery, no? Opinie ekspertów są mocno podzielone. Ale tak na poważnie. Widziałem tam recenzje, no i te remastery tam zbierają różne oceny. Całe spektrum, nie? Od 4 na 10 do dychy nawet. Też mi się wydaje, że to zależy też od recenzenta i podejścia sentymentalnego do tych gier. I czy te ćwierć wieku temu recenzenci grali w oryginalne Tomb Raidery. I podejrzewam, że raczej młodsi recenzenci, którzy nie mieli styczności z tymi grami 25 lat temu, a nawet może jeszcze wtedy nie było ich w planach, no raczej będą oceniali te gry surowiej i może, że tak powiem, bardziej obiektywnie. Też myślę, że właśnie tacy recenzenci w podeszłym wieku, tacy jak ja, i którzy darzą właśnie te gry sentymentem oraz czcią, tak jak ja właśnie trylogię, tą starą trylogię Residentów, no raczej będą patrzeli na tę grę z sentymentem i może tak przez palce, nie? Tak raczej, tak bardziej wybaczą jej niedoskonałości. Tak szczerze mówiąc, nie wiem, jak ocenić te gry, nie? No myślę, że dla takiej osoby, która nigdy nie miała styczności z Tomb Raiderami, tymi starymi, to będzie tak ocena około 5 na 10. A zobacz, taki średniak, mech. Poga trochę, się odbije i nara, nie? I zapomni. Dla osób, które właśnie grały w te gry, mają do nich sentyment, są fanatykami, no to raczej to będzie około 10 na 10, nie? Ja tak osobiście dałbym tej trylogii, nie wiem, tak mocną szóstkę, może siódemkę. Też nigdy nie byłem fanatykiem. Też nie mam aż takiego wielkiego sentymentu do tej serii. Może tam do części drugiej, nie? Fajnie, że to wydali, nie?